chcę wygrać! Jesteście już gotowi do biegu na trzech nogach. Musicie biec jak najszybciej, ale też w tym samym rytmie, aby nie upaść. Może lepiej chodzić zamiast biegać. Chcesz, żebyśmy byli ostatni? Kto dobiegnie do mety pierwszy, ten wygra? Tak, ale pamiętajcie, w sporcie najważniejsza jest dobra zabawa. Bez wygranej nie ma zabawy. No właśnie, też tak uważam. My najlepiej biegamy w tym samym tempie. Dobiegniemy pierwsi! Drużyna, która pierwsza przekroczy linię mety, dostanie w nagrodę te medale. O, fajne! Widzisz ten tor? Ścigamy się? Jasne. Nie miałem na myśli skoków wzwyż. Nie ma mowy. Musimy wygrać. Pewnie, w końcu jesteśmy niepokonani. Piąteczka! Trasa wyścigu to dwa okrążenia wokół skweru i koniec na linii startu. Pani Magda będzie wam towarzyszyć, a ja będę czekał na mecie. Oszczędzajcie oddech. Do biegu? Gotowi? Start! Gazu! Meciu, to niebezpieczne tak szybko pędzić. Powinniśmy założyć kaski. Topciu, przegramy. Biegnij szybciej. Nie, opaska. Ha. Nie potrafię jej zawiązać. Ja to zrobię. Brawo! Tak trzymać! Jeszcze jedno okrążenie! Gdzie tu Pcio i Borys? Ha? To niemożliwe! Byli tuż za mną! Biegnij dalej, ja zaraz wrócę. Gotowe! Związałeś nie tę nogę! Nie mamy szans. Jeśli skręcimy za sklepem mojej mamy, będziemy na mecie przed wszystkimi. Myślisz, że to w porządku? Jasne, jeśli chcemy być pierwsi. No to lećmy! Tupciu! Borys! Gdzie jesteście? Co będzie, jak nas zobaczą? No, nic takiego nie zrobiliśmy. Hej! Co wy się tu kręcicie? Dlaczego nie jesteście z innymi? Bo my tak sobie... no nie wiem! Zaprowadzę was do sali gimnastycznej. Nie chcemy panu przeszkadzać, panie Albercie. Nie przeszkadzacie, to mój obowiązek. Za mną, chłopcy. Tutaj także ich nie ma. Może już dołączyli do reszty. Lepiej wrócę. Dziękujemy panu. Damy sobie radę. Może pan już iść. Nie, Tupciu. Muszę poczekać na kogoś dorosłego. Na pewno ma pan ważne sprawy do załatwienia. Tu Albert? Tak? Za chwilę tam będę. Wybaczcie, chłopcy, to pilne. Zresztą wasz nauczyciel już tu idzie. Szybko, zawiążmy opaskę wokół nóg. Jesteśmy pierwsi, Beniu! Przybiegliśmy pierwsi! Popatrz, już ktoś jest przed nami. No, dość długo to trwało.
Jak wam się udało tak szybko dobiec? Tak, my też jesteśmy ciekawi. No, biegliśmy tak szybko, 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 że nie zauważyliście, jak was mijaliśmy. Prawda, Borys? Zgadza się. Ja nawet nie zauważyłem, jak was wyprzedzałem. Jej, ale wyczyn! Wspaniale! Cóż, skoro tak się sprawy mają, medale należą się wam, prawda? Hurra! Zdobyliśmy medale! A ja myślałam, że to my wygraliśmy. Ale staraliśmy się. To najważniejsze. Wygrywanie nie jest takie przyjemne, jak myślałem. Proszę pana, medale są piękne, ale nie zasłużyliśmy na nie. To wszystko stało się przez tę opaskę. Spadła i nie mogliśmy jej zawiązać, więc pobiegliśmy na skróty. Bo prawdziwi zwycięzcy to Becia i Benio. Proszę, weźcie. Medale są wasze. A co do was obu? Gratuluję wam osobistego zwycięstwa. Co? Ale my... Zrozumieliście najważniejszą lekcję. Zwycięstwo zdobyte podstępem nie jest prawdziwe. Racja! Teraz już to rozumiem. I Borys także. Dzięki, Dubciu. Nie ma za co. Jej, jesteś świetny w skokach. Gdzie się tego nauczyłeś? To nie ma znaczenia.